Jak to było? Hejka, cześć i siemanko wam wszystkim ludzie z tej strony. Dobra, Emi, witajcie w nowej serii. Zagrajmy w opowieści ze Szczyki, znikająca autostopowiczka po polsku. Dobra. Oczywiście, jeśli się spodoba, to subskrybujcie. Czerwony przycisk kliknijcie. Jak subskrybujecie, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z odcinkami. Jeśli spodoba seria, napiszcie komentarz, łapkę w górę zostawcie, dobra. To rozpoczynam grę. Już grałam trochę tą grę, dobra, okej, rozpoczynam. Grę. Dobra, wczytywanie łódki, dobra, to jest ta sekwencja. No i łódkę rozwaliła, dobra. Tak, tak, tak. Gramy jakimś facetem, który na początku coś tam w prologu podwiózł jakąś dziewczynę, nie, czy jakąś tam kobietę i przypomniało mu się, że to jest jego koleżanka z dzieciństwa i tak dalej. Musi teraz ratować tę dziewczynę, czy coś. I tak dalej. O Jezus, zna tutaj coś robić. Czekaj, zobaczymy to, dobra. Właśnie to jest tak. Mój aparat zrobi zdjęcie wielu rzeczom. Niektóre z nich widać gołym okiem, a niektóre nie. Podwiozłem gdzieś autostopowiczkę, młodą dziewczynę. Zniewoliła mnie swoją urodą, lecz tym, że poczułem pewien rodzaj więzi z nią. Ta więź rosła z każdą przejechaną milą. Wkrótce po tym, jak wysadziłem ją na skraju nieprzyzwoicie małej mieściny, znalazłem na tylnym siedzeniu smutną zabawkę, którą zostawiła. Starego pluszowego misia. Poznałem go w mgnieniu oka. Był częścią mojego dzieciństwa. Każde włókno mojego jest testwa napięło się i zrozumiałem w zrozumieniu i krzyczało do mnie, bym zawrócił. Moje ręce podporządkowały się i zanim się spostrzegłem, moje auto zrobiło szybką nawrotkę. Pognałem do miejsca, w którym ją wysadziłem. Nie spodziewałem się, nie rozpoznałbym zjazdu, gdyby nie znak Gordon Creek. Dziwi mnie, że ktoś, kto tutaj się urodził, chciałby tu mieszkać. Muszę ją odnaleźć. No i następnie taka była gazetka. Bez wątpienia miasto wygląda na opuszczone, ale nie ma oznak dlaczego. Tutaj jakaś mapa była. Więc już tu nie tylko zatoczka, ale też jezioro, a nawet wyspa. Tutaj był listik, Christy, chyba tak dziewczynę nazywam. Dla twojego dobra błagam cię, byś nie spotykała się więcej z tym chłopcem. O. I jeszcze jedno, początaj w swoim pokoju. To nic nadzwyczajnego, że ojciec chroni córkę przed chłopcami. Lecz jego upór jest mocniejszy niż zwykle w takich przypadkach. Tutaj potem zdjęcie zrobiliśmy i takie tutaj czy było jakiś cień. Ten cień w oknie to drugi dowód tego, że nie jestem w tym mieście sam. Tutaj takie było zdjęcie. Nie, to jest rysunek. Tak, to jest taki rysunek. Co to może oznaczać? Tutaj znowu jest liścik. Ojcze, nie poznałeś. Ojcze, nie poznałeś moją. Nie, jak to było jeszcze raz. Może tak jak dziewczynka jakoś, nie wiem, kurde, jak mam czytać, dobra. Ojcze, czy pożyczałeś moją książkę do muzyki? Albo tak czuję. Ojcze, czy pożyczałeś moją książkę do muzyki? Chciałam jeszcze trochę poćwiczyć przed egzaminem.
PS, fortepian jest rozstrojony. Wezwij proszę stroiciela. Fortepiano w Christie. Dobra. Ach, więc to. Ach, więc jest początkującym. Dobra, muzykiem, dobra. Jaka z niej szybko rozwijająca się mała dziewczynka? Ta mała dziewczynka, chyba dorosła dziewczynka. O, to jest to zdjęcie jakieś. Tak, takie zdjęcie. Musiałam ubrać te manekiny i. Jakie coś było, dobra, okej. Ci ludzie na zdjęciu są ubrani, jakby wybierali się na przechadzkę po mieście, po pałacu miejskim, w tym przypadku. Może to znak. Nie wyglądają na duchy. Wyglądają bardziej na wizję kogoś innego. Lecz kogo? Dobra, to jest następne, bo zdjęcie jakieś takie coś się pojawiło. Po raz pierwszy zobaczyłem kogoś rozpływającego się w powietrzu. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Zaczynam myśleć, że ten cały dom to pułapka zaprojektowana, by pozbawić mnie rozumu. Próbowałem wyjść. Jak? Drzwi są zamknięte od zewnątrz, a znalazłem się w pokoju zamkniętym od środka. Następne było to tak. Znowu jakiś. Liścik znowu, dobra. Thomas. Przyjmij proszę nasze najgłębsze kondolencje. Aha. Ta śmierć była zaskoczeniem dla nas wszystkich. Czy w obecnych czasach można zginąć od porażenia prądem? Powinno się zapobiegać takim zdarzeniom. Wątpię, by miejscowy szpital był wystarczająco dobrze wyposażony, by poradzić sobie z takim wypadkiem. No, to znowu jakiś liścik. Tak zabroniliśmy dzieciom odwiedzać stary indiański cmentarz na wyspie. Lecz z tego co wiem, miejscowi nie zostawili o tym poinformowani, więc. I coś tam dzieci, dobra. Nic dziwnego, że zabroniono dzieciom bawić się na wyspie. Stare miejsca pochówku dają początek klątwom, tym zabójczym, takim jak klątwa, która zabiła Howarda Cartera. Jezus, dobra już. Dobra, potem było zdjęcie, coś takiego ognia. Ogień z kominka nie odbija się w lustrze, jak to możliwe? I tutaj była. To jest ten szyf taki, dobra, tam do tego coś tam otwarcia. Kochani, nie zapomnij założyć swojego pięknego naszyjnika podczas kolacji z doktorem Tomasem. Jest w moim sejfie za książkami. To na pewno jakiś kod, muszę tylko znaleźć miejsce jego zastosowania. Dlaczego ten rysunek leży w sejfie? Może. Ma coś wspólnego z kimś z rodziny tej dziewczyny. Dziewczynki, dobra, dziewczynki. Dziewczynki czy kobiety? Zdjęcie dołączone do pajączka sugeruje, że to klucz do szpitala. Był tam też dziecięcy szpital. Dziecięcy rysunek pacjenta, dobra. To chyba kolejny dziecięcy rysunek. Przerażające morderstwo, lecz ofiara coś ukrywała w słupku łóżka. Czy to szpital, czy ośrodek dla obłąkanych? O, jeszcze lepiej. Doktorze, jestem śmiertelnie przerażony. Mój sąsiad oszalał i grozi śmiercią mi i panu. Ukryłem pański klucz w nodze łóżka, więc nie będę mógł zastawić pułapki. A to następny był rysunek. Elektryczność dostarcza nie tylko światła i ciepła, ale jest też przyczyną śmierci. Dziwne. Wszystkie te rysunki przedstawiają śmierć. Co oznacza to zdjęcie rentgenowskie? No, rękę oznacza, no, coś. I kolejna wizja. Duch mężczyzny leżący na łóżku numer 13. O. Takie o. Chciał umarzyć. Co za dziwna notatka. 13 zgon czy śmierć pacjenta z 13 łóżka.